może mały interes? Co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja. Nigdy jeszcze nie tasowano. Wciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymianę lub nie, by odmówić. Tracisz świetną okazję, ale jak sobie chcesz. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Powodzenia. Pamiętaj, że czas zbierania zasobów jest ograniczony. Tak, ograniczony. Tak, witajcie w prywatnym sejwie. Tak. O kurde. Muszę zrobić te fasolki. Gadu, a to trzeba lecieć po fasolki. O, najwięcej. Jeszcze. O, dobra. 355, wow. A. Tak, oczywiście tutaj Emi jak zawsze. O, jesteś, Harry. Dobrze, że cię znalazłem. Cześć, Wood. Harry, czas na trening Quidditcha. Żadna drużyna jeszcze nie zaczęła trenować, więc zyskamy przewagę. Jeszcze nie jadłem obiadu. Zjesz później. Chodź za mną na boisko Quidditcha. Ej, ej. Chcesz się wymienić? Harry, chcesz pohandlować? Co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja. Na pewno nie zzielenieje. Dobra. Dziękuję, Harry. Jesteś cenionym klientem. Tak, ceniony. Ceniony klient. Nie. Co masz? Dobra, nie. Zabierz najlepiej, Harry. Nie. Co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja. Na pewno nie zrobię. Co masz? Co masz? Nie chcę, kurwa, iść.
Ja mam jej zaczepiać i dobra, nie w tą stronę. Nie podchodzi do mnie. Gdzie ten poleciał? No idę, idę, łudzie, łudzie, łudzie. Naprawdę też stoi pohandlować się o to. Następne handlować tylko są. Czekaj, czekaj, jeszcze się nie stworzę. Pohandlować. Hej, Harry, chcesz pohandlować? Kupujemy hurtem, tak wychodzi taniej. A co hurtem? Hej, Harry, chcesz pohandlować? Kupujemy hurtem, tak wychodzi taniej. Co masz? Oto zbroję do Quidditcha, jaką noszą zawodowcy. Oho, tak, jestem fasolek. Masz rację, nawet w takiej sprawie. Skąd ja mam gdzieś pisać fasolek? Chyba cię pogrzało. Dobra. Tutaj muszę zbierać tych fasolek jeszcze. Pa. Coś jest ciekawego? Aha. A, dobra, to nie. Moczary. A, tam mieszka chyba Hagrid. Hagrid. A jak pani się kacze, jak pójdę Hagrida? Hagrida. Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Hagrida. Hagrida. Hurtem, tak wychodzi taniej. Cześć. Cześć. Przepraszam. Pójdziesz się zjeść. Przepraszam. Co tu do cholery jest? O. Kochany domek Hagrida. O, proszę. Kochany domek Hagrida. To są fasolki. A. I tu gdzie świnki są też. O, i karta. Nie ma to mówić fajnie. Chyba się wściekł. Yeah. Nie harta do kolekcji. Dobra, nie chcę. Dawać już iść. Świnki 3, dobre. A może świnki 4? A może 5 minut? Kochany domek Hagrida. O, mam zasuwę dalej. A ty kim kurde jesteś? Hagrida nie ma. Jest Hagrid? Hagrid, hello. Przed twój kolega. Dobra, czas spadać. Ale kim ty jesteś? Au! Uważaj, gdzie idziesz! Ojej. Uważaj, gdzie idziesz. Super. Powitanie, dobra? Teraz co? Tam tu też uważaj, co ty za jeden. To prawda, że masz w różdżce pióro Feniksa? Aha. Co ty tam robisz? Drzewo? Jak ty? Zrobić, żeby moje włosy błyszczały tak, jak profesora Lockharta? Cześć. Cześć. Dobra, idziesz na te Quidditchowe coś tam. Quidditchowe latanie! Tak, podywanie. W tym roku musimy wygrać Puchar Quidditcha, więc będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Najpierw mała powtórka tego, czego nauczyliśmy się w zeszłym roku. Czerwona piłka nazywa się kafel. Zadaniem trzech ścigających jest wyminięcie obrońcy przeciwnika i przerzucenie jej przez jedną z pętli. Ale jako szukający nie musisz się tym przejmować. Uważaj na dwa tłuczki! Jeśli któryś cię uderzy, spowolni cię i zabierze ci trochę energii. Twoim zadaniem jako szukającego jest złapanie złotego znicza, zanim zrobi to szukający przeciwnik. Skoro miałeś przerwę przez całe lato, zaczniemy spokojnie. Wypuszczę teraz znicza, a ty spróbuj go złapać. Zdaje się proste. A jak się latało jeszcze? Wlataj, o. Za pomocą pocisku ze strzałkami kieruj swoją miotłę w prawo, w lewo, w górę lub w dół. O kurde.